Nie rób tego, fotografko, fotografie. Oto 7 rzeczy, których nie należy robić jako fotograf. Robienie tych rzeczy powoduje frustrację i brak rozwoju fotografii. Partnerem kanału jest Fotoforma, profesjonalny sklep foto, wideo. Po pierwsze, nie oczekuj zbyt szybkiego rozwoju. Pamiętaj, że wszystko, także twój rozwój fotografii wymaga czasu i zaangażowania. Daj sobie na to czas, daj sobie na to przestrzeń i rób wiele sesji, poprawiaj je, poprawiaj swoje umiejętności, wyciągaj wnioski z tego, co się nie udało i działaj z określonym planem. Ludzie zdecydowanie przeceniają, co mogą zrobić w ciągu, nie wiem, 2 tygodni, miesiąca, ale nie doceniają tego, co mogą zrobić w przeciągu roku czy też 2 lat. Postępując zgodnie z planem, zgodnie z wytyczonym planem, który będziesz konsekwentnie działać, okaże się, że zajdziesz znacznie, znacznie dalej w fotografii. Drugim najczęstszym błędem to poruszone nieostre zdjęcia. Błąd wielu początkujących fotografów. Naucz się porządnie podstaw fotografii, aby nie popełniać tego błędu. Naucz się swojego sprzętu, aby wiedzieć, jak ustawiać ostrość, jak operować właśnie punktem ostrości, jak wykorzystać swój sprzęt, aby pomagał ci w robieniu coraz to lepszych zdjęć, coraz bardziej ostrych. Najdroższy i najnowszy sprzęt. Wiele osób myśli, że będzie kupować coraz to nowsze aparaty, coraz to nowsze obiektywy i dzięki temu będzie się rozwijać w fotografii. Otóż tak się nie dzieje. Ty skup się na fotografowaniu emocji, na kadrach, żeby były one coraz ciekawsze, na obróbce zdjęć, żeby była coraz lepsza i na marketingu twoich usług jako fotografa. Oczywiście ważny jest sprzęt, żebyś miał dobry sprzęt, dobrą lustrzankę cyfrową, bądź bez lusterkowca. Najlepiej oczywiście w pełnych klatkach i jakieś jasne obiektywy, tak zwane jasne, czyli jakąś 85, 1.4, 50, 1.4, może coś szerszego typu 28, bądź jakiś zoom 24-70, czy tego typu obiektywy i tym sprzętem fotografuj, ale gdy już go masz, skup się na rozwoju właśnie tych rzeczy, o których mówiliśmy tutaj. Kolejnym błędem to brak pomysłu na kompozycję zdjęcia, czyli dużym błędem jest robienie ciągle zdjęć z centralną kompozycją. Czasami jest to przydatne, ale tak robią amatorzy przede wszystkim, że zawsze jest w centralnej kompozycji to, co chcą sfotografować. Naucz się różnych zasad kompozycji, wdróż to u siebie, sprawdzaj w swoich sesjach, sprawdzaj w swoich zdjęciach, co najlepiej będzie pasować do danego zdjęcia i tam stosuj różne zasady kompozycji. Kolejnym błędem to przesadzona obróbka bądź jej brak. Wiele osób stwierdza, że nie, o wiele lepsze są zdjęcia nieobrobione, ponieważ no, one są takie naturalne, a często mówią to osoby te, które totalnie nie umieją obróbki zdjęć, nie umieją tego robić, nie mają tej umiejętności, nie nauczyły się tego. To jest naturalne, że one się po prostu bronią tym, że nie chcą się czegoś nowego nauczyć i mówią, że zdjęcia nieobrobione są lepsze. Naucz się tej obróbki w taki sposób, aby uwydatnić z tego zdjęcia, wycisnąć z niego jak najwięcej, aby było przepiękne w odbiorze. Ale nie idź w tą drugą stronę, też jak wiesz, skrajności są złe. Przesadzona obróbka, nienaturalna totalnie, jakieś takie przejaskrawione różne rzeczy, to też nie jest dobry sposób, więc uzyskaj swój styl obróbki, naucz się tego i stosuj w swoich zdjęciach tak, aby uwydatnić upiększyć te twoje zdjęcia, aby jeszcze bardziej zadowalały oko. Kolejnym błędem to brak nauki, brak rozwoju fotograficznego, czyli nie przestawaj się uczyć fotografii. Korzystaj z wielu filmów, które gdzieś są publikowane, między innymi tutaj na kanale, czy też na kursach online, czy na warsztatach, czy na szkoleniach związanych z fotografią, czy też konsultacjach z lepszymi fotografami 1 na 1. To ciągle pomaga ci coś wdrożyć u siebie w swojej fotografii tak, aby było lepiej. Gdy będziesz ciągle korzystać z nowych to lekcji, warsztatów czy też szkoleń, okaże się, że twój rozwój fotograficzny jest znacznie, znacznie szybszy.
Kolejnym błędem to perfekcjonizm. Wielu na niego choruje. To jest ogromny wróg tak naprawdę robienia. Szczególnie gdy jeszcze nie jesteś mega profesjonalnym fotografem, perfekcjonizm na wcześniejszym etapie paraliżuje wielu fotografów. Oni potrafią nie zrobić sesji, nie opublikować tej sesji, nie opublikować tych zdjęć, ponieważ uważają, że jeszcze nie są doskonałe. A to jest ogromny błąd, ponieważ gdy będziesz publikować te sesje, będziesz robić mimo wszystko te sesje, choć wydaje ci się, że jeszcze się do tego nie nadajesz, to tak właśnie się uczysz. Zobaczysz, że pisząc swoje podsumowanie miesiąca i patrząc wstecz, zrobiłeś już bardzo, bardzo wiele rzeczy dzięki temu, że nie jesteś perfekcjonistą. Perfekcjonizm jest spoko, gdy już jesteś na ogromnym, wysokim etapie fotograficznym, gdzie tam każdy detal jest dla ciebie ważny, ale to jest naprawdę na najwyższym poziomie. Gdy jesteś nawet zawodowym fotografem, ten perfekcjonizm więcej razy ci przeszkodzi w osiągnięciu tego, co chcesz, i zrobisz tak naprawdę o wiele mniej, niż jeśli stwierdzisz, że lepsze jest zrobione, a nie perfekcyjne, niż perfekcyjne, a nie zrobione. Co chcesz do tego dodać? Daj znać w komentarzu, co według ciebie jest jeszcze błędem i nie należy tego robić jako fotograf, aby twoje zdjęcia były znacznie, znacznie lepsze. Koniecznie daj w komentarzu i jeśli masz jakieś pytania, to też śmiało pisz. Będziemy robić też filmy, takie Q&A, będę odpowiadał zbiorczo na wiele, wiele pytań waszych. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej pa!